wyszła, nie wiemy. Będziemy to sprzątać, proszę Państwa, w trakcie imprezy. Ja nazywam się Piotr Grosowski, mam zaszczyt i przyjemność wystąpić dla Was w tym pięknym ciechodźwięku, w którym byłem wielokrotnie. Mam nadzieję jeszcze tu bywać, bo wiek mam taki, jaki mam. I na pewno będę tego ciechodźwięka coraz bardziej potrzebował. Natomiast, kochani, bardzo się cieszę, że znaleźliśmy się tutaj w tak pięknym składzie. I chciałbym Wam pochwalić się, że nasza formacja, ten trzeci kwartet, trwa już ponad 30 lat. Rok temu obchodziliśmy nasze 30-lecie i rok temu mieliśmy trasę, która to trwa. Ta trasa, mam nadzieję, że będzie trwać aż do naszej 40. Ale co najważniejsze, proszę Państwa, żyjemy w czasach dość skomplikowanych. Żyjemy w czasach nerwowych, ale my wiemy jedno. To, że, proszę Państwa, jesteśmy tak długo razem, zawdzięczamy naszej przyjaźni, ponieważ doszliśmy do tego, że zrozumieliśmy, iż tak naprawdę każdy, dosłownie każdy, potrzebuje w życiu jakiegoś drugiego człowieka. Każdy czeka na człowieka. Każdy czeka na człowieka. To jest znak. Śni nam się lód. I zaraz byś z miłości gryzł. Także i ty, ty, ty. Także i ty, ty, ty. Także i ty. Polityki w naszym programie. Postaramy się Was zabrać w taką podróż dookoła świata, ale wszędzie jest wspólny mianownik. Potrzebujemy kogoś do przyjaźni, potrzebujemy drugiej osoby. Każdy potrzebuje jakiegoś człowieka. I o tym to będzie. Każdy czeka na człowieka. Każdy czeka na człowieka. Także i ty, ty, ty. Także i ty. Proszę Państwa, to była tylko teraz rozgrzewki, żeby Państwu jakby powiedzieć, o czym to wszystko tutaj będzie. Będzie się działo. Za chwilę na scenie wystąpi mój serdeczny przyjaciel, którego znam od prawie 35 lat. I to jest facet, który był łysy już wtedy, kiedy ja jeszcze nie byłem łysy. Teraz on jest nadal łysy. A ja w końcu jestem łysy. Natomiast wszystkie włosy zsunęły mi się niżej. Co świadczy o nadprodukcji testosteronu. I jeśli ten koncert pójdzie tak, jak myślę, to być może uchylę rąbka tajemnicy. Natomiast Robert Rozmus, o nim mowa, za chwilę opowie w skrócie historię swojego przydługiego życia. Przed Wami Robert Rozmus! Robert Rozmus! O, jak miło znowu być w Ciechocinku. Ja nie mogę, jakieś karty leżą. Kochani, znacie piosenki o Zuzi? I... Piękna niby Dark Joanna. Długie włosy, barwy lnu. Zakochałem się jak waria. W nocy śniłem kwiat jej ust. Miała bardzo zmysłowe usta. Choć miałem tylko 7 lat. Budziłem śpiewem cały świat. Suzana, Suzana, Suzana. A gdybym tylko mógł, oh, 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 oh. Tak z Piotrinu Pireana. Jak korweta w Toni Wood. A co ja na to, jak pani myśli, co? Zakochałem się jak kto? Jak waria. Śnił mi się jej miód. Już miałem 18 lat, gdy pod oknem jej zmysłowy widząc cień co noc.
pani, teraz robimy taki myk. Ja mówię o tak, wy odpowiadacie o nie. Uwaga! O tak! O nie! No pięknie cię chodzi. Żeby nie było tak leciutko, łatwo i przyjemnie, ja o nie, wy o tak. O nie! O tak! Susana! Państwo śpiewają. Susana! Susana! A gdybym tylko z którą z wiosną topi się, w kość mi dała moja panna. Grzebiać chciałem tam, gdzie pieprz, choć lat 40 miałem już. Chciałem ją kochać, aż po grób państwo razem ze mną. O, Susana! I jedziemy! Susana! I pięknie! Susana! A gdyby cieszy mnie niż las. Wśród staruszków niczym wariat podglądać lubię jedną z dam. W kąpieli podpatruję ją, po cichu nucząc piosenkę ukochaną, jedyną zmysłową, seksualną również mą. Dałem się za sapo, panie. Będzie krótko w temacie. Zuzia, kocham cię, Negusie, ty jeden seksacholiku, ty ściechocinka. Susana i państwo, i bomba, Susana. A gdybym tylko mógł, dajcie jeszcze głośniej troszeczkę. I Susana, i bomba, Susana. A gdybym tylko mógł, gdybym tylko jeszcze może. Będzie długo mógł. Ma całkiem młode dziecko. Jest bardzo sprawny fizycznie. Jest świetnym sportowcem, poza tym wszystkim. Gra świetnie w golfa, w tenisa, w piłkę nożną. Świetnie pływa, uprawiał triatlon. I on jeszcze dzisiaj niejedno, proszę państwa, pokażę. A propos, przypomniał mi się taki żarcik. Są dzieci, więc nie wiem, jak ten żarcik sprzedać. Ale nie wiem, czy macie tolerancyjne dzieci. No dobrze, ja postaram się opowiedzieć tak ten żart, żeby dzieci nie zrozumiały. Bo to dotyczy właśnie takich, no takich zaawansowanych wiekowo panów. No załóżmy, żeby było tak uniwersalnie, pan, który skończył już no, 90 lat. Dobra, 100. No dobrze, 95 skończył, niech będzie. Ale wiecie, co jeszcze był na tyle przytomny i na tyle zdrowy na ciele i umyśle, że chciał jeszcze zobaczyć, jak to... Wiecie, o co chodzi. Wiecie, dzieci, o co chodzi. Chodzi o to, no chciał jeszcze po prostu zaznać odrobiny szczęścia w ramionach. I no. I teraz, jakby to... Dobrze. I zadzwonił, proszę państwa, do całodobowej piekarni. Pozwolę sobie użyć nomenklatury Krzysztofa Piaseckiego, ukradłem mu to, ale to jest naprawdę świetne, żeby było kulturalnie. Otóż zadzwonił do tej całodobowej piekarni, wytłumaczył, o co chodzi, i przyjechała całkiem fajna kajzerka. Dzwoni ta kajzerka do drzwi,
widzi tego pana i mówi tak. Dzień dobry. To pan zamawiał? Ja. Bo wie pan co, jestem zaszokowana. Nie przypuszczałem, że jeszcze w tym wieku pan zechce coś wypiec. Tym razem nie słyszę. Chodzi mi o to, wie pan, że jestem zaszokowana, że pan chce z tego pieca jeszcze skorzystać. Proszę pani, ja mam nowy aparat i niezbyt słyszę, mogłaby pani głośniej. Proszę pana, ja myślałam, że w pana wieku z seksem to już jest koniec. Koniec? Dziękuję, to ile płacę? Proszę państwa, taki żart mi się przypomniał akurat. Mam nadzieję, że dzieci nie zrozumiały. Wszystkiego dobrego. Życzę wam, panowie, no wiecie, nie jednego wypieku, w każdym razie. Już za chwilę wystąpi, słuchajcie, no, wspaniała artystka. I będziemy śpiewać o dawno już niewyrabianym polskim produkcie motoryzacyjnym. I państwo dowiedzą się oczywiście w trakcie trwania tego utworu. Najważniejsze to jest to, że ta piosenka towarzyszy nam od 31 lat. Śpiewamy ją od pierwszego naszego programu. Kiedy śpiewają to na nuta RIN, ona właśnie służyła reklamie tego produktu. Jaki to produkt, za chwilę będziecie wiedzieć. Ale póki co, wspaniała, cudowna, przezdolna matka mojego syna. Wybrałam już sobie chłopaka na medal. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z nim jestem posłowie, nikomu go nie dam. Przystojny, dobry wieczór. Nie głupi, szeroki gest ma. Na wiosnę mi kupił napis BMW.
Tak było. Tak było. Ale BMW się teraz produkuje, a WSek już. Nie. Was. No dobrze, teraz co? Przyszła kolej. Zostawimy cię. Dobrze, na chwilę, proszę państwa. Ja chciałbym, jestem takim przerywnikiem mówionym. I mówię, sytuacja z życia. Otóż nawet dzisiaj przyjechałem, zresztą to się zdarza i prawdopodobnie nawet jak będą grawerować mój nagrobek, to napiszą Wojciech. Mówią na mnie Wojciech, ja tu przyjeżdżam. Dzień dobry panie Wojtku. Panie Wojtku, czy można prosić autograf, czy można prosić o zdjęcie? Oczywiście są tacy, to mówią Piotrek. Ale z tym Wojtkiem, proszę państwa, jestem mylony od dzieciństwa. Z różnych względów. Młodzi ludzie może nie pamiętają, że był taki lektor Wojciech Gąsowski, a do tej pory jest wspaniały nasz kolega, cudny artysta Wojtek Gąsowski. Ja tym Wojtkiem jestem od kiedy pamiętam. Ja nauczyłem się nawet, proszę państwa, podpisywać autografy za niego. Podchodzi do mnie dziewczyna i mówi, panie Wojtku, czy można prosić o autograf? Mówię, oczywiście. A co mam napisać? Niech pan napisze Maciej Wojtuś. To piszę. I nie mówię, że nazywam się Piotr, bo po pierwsze, mógłbym wprowadzić ją w zakłopotanie, albo na przykład ona mogłaby już tego autografu ode mnie nie chcieć. A to jest bardzo nieprzyjemne. Zresztą, jeśli chodzi o autografy, najlepsza opowieść, proszę państwa, Międzyzdroje, Festiwal Gwiazd, to jest opowieść, którą znam od Olafa Lubaszenki, który jest jednocześnie dyrektorem festiwalu, jest aktorem i reżyserem. No i on mówi, wychodzę z hotelu Amber Baltic, tam właśnie w Międzyzdrojach, Festiwal Gwiazd letni, i podbiega do mnie kolonistka. A tam kolonistów, proszę państwa, jest bardzo wielu, to jest lipiec, i ci koloniści zazwyczaj nie są przyzwyczajeni do tego, żeby że spotkają tyle znanych osób, w związku z tym nie mają tych karteczek. Ale zawsze znajdzie się jakaś jedna pilna kolonistka, która ma jakiś zaszycik czy pamiętniczek. Ja właśnie sobie tu przygotowałem. No załóżmy, niech to będzie to. I ona dzieli kartkę na tam 16-32 kawałki. I robi to tak. W ostatnich rzędach możecie nie widzieć. A to i tak jest duże. I słuchajcie, i stoi tych 12, 15, 20, 40 kolonistów z czymś takim. Bardzo często nas to spotyka. No i ona, ta kolonistka, podchodzi do Olafa. Panie Olafie, można prosić autograf? A Olaf bierze tę kartkę papieru i mówi tak. Kochana, przecież ty to zaraz zgubisz, podrzesz, wyrzucisz. Nie, panie Olafie, ja to zaraz wpiszę do pamiętnika. Przepiszę sobie do pamiętnika, to jest coś cudownego. Ale słuchajcie, jeszcze mi się przypomniał drugi festiwal Międzyzdroje i zaproszono mnie na 20 festiwal, żebym cisnął rękę. Kiedy dostałem zawiadomienie, to jest w ogóle, wiecie co, to jest cudowne, dlatego że to Międzyzdroje lubię i no, tam wielu artystów się i znanych postaci się odciskało. No więc ja też dostałem to zaproszenie. Początkowo ucieszyłem się, potem się zmartwiłem. Dlaczego dopiero na 20, to znaczy, że to, że już nikogo nie mieliście. Potem znowu ucieszyłem się, jak przeczytałem, że na pierwszym festiwalu odbijał tam rękę Jarek Jakimowicz. Ale generalnie przyjąłem to jako zaszczyt. Ja tam jadę, słuchajcie, do tych Międzyzdrojów. Wychodzę taki dumny i blady, wychodzę znowu z hotelu Amber Baltic i podbiega do mnie taki duży, łysy gość, jeszcze bardziej łysy ode mnie. Troglodyta, ja to nazywam cierpiący na niedomykalność pach. No i podbiega, chwyta mnie z całej siły za przedramię i mówi, to ty? No to co miałem powiedzieć? Ja. Bożenka! Bożenka, chcesz mieć z nim zdjęcie? I trzyma mnie cały czas za tę rękę i nie pyta się mnie, czy ja chcę mieć zdjęcie z Bożenką. Wiecie, to jest... No a ja z kolei, nie chcąc dostać po ryju, widzę, że on jest silniejszy, więc pokornie czekam. I biegnie Bożenka, bo on, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że on był troszkę nawalony i Bożenka też, z daleka już widać, że jest nawalona. Biegnie i zagania kaczuszki. I podbiega i tak... Zdjmij mnie! Proszę państwa, łaska pańska, na pstrym koniu jeździ. Ja potem, wyobraźcie sobie, ja już podpisywałem ten, znaczy odbijałem tę rękę, już byłem tak bliżej ziemi. I bardzo dobrze, że ta Bożenka się pojawiła, bo zawsze jak spotkasz taką Bożenkę, to powie ci, jak się nazywasz, kim jesteś.
I teraz wracając do tego Wojtka Gostowskiego, kiedy zaproszono nas w 2000 roku na festiwal kabaretów do Chicago, pojechaliśmy jako terce, czyli kwartet, i tam nas zaproszono do reklamowania tego przedsięwzięcia. No więc nasz taki, powiedziałbym, impresario, powiedział Piotrek, to jest takie radio polonijne 102,7 FM, najbardziej słuchane radio w Chicago, słucha tego ponad 500 000 i chcieliby, żebyś tam zareklamował swój ten kabaret. Ja się bardzo ucieszyłem, że mnie wybrano. Potem dowiedziałem się, że Hania i Robert pojechali do telewizji. I więc stwierdziłem, no, że mam radiową twarz bardziej taką. I tak sobie to wytłumaczyłem. W każdym razie pojechaliśmy do tego radia. Tam już siedziało paru artystów. Siedział Maciek Sztur, który był prowadzącym. Był bardzo młodziutki wtedy. Potem siedzieli bracia Damięccy, siedziała Genoveva Pigwa, nie wiem czy pamiętam, na pewno Państwo pamiętają taką artystę, siedział Jan Pietrzak, wtedy też jeszcze artysta, no i w każdym razie bardzo jakiś przedstawiciel chicagowskiego kabaretu. No i było to jedno miejsce wolne dla mnie i ta pani redaktorka się pyta, przepraszam bardzo, a pan to kto? Na co ten menadżer mówi, tak, to pan Gąsowski, a no tak, nie poznałem, proszę bardzo, niech pan siada, zaczynamy, proszę Państwa, 500 000 słuchaczy na żywo leci. 3, 2, 1, start. Good afternoon, ladies and gentlemen. Witamy bardzo serdecznie polonusów naszych kochanych. Przypominamy, że o godzinie 7 PM odbędzie się koncert Kabareton 2000 w Copernicus Center. To jest taki przybytek w Chicago, ogromna sala koncertowa. I nie ma już biletów, ale dla tych z Państwa, którzy biletów nie dostali, zapraszamy. Chcielibyśmy tutaj przedstawić sylwetki. Zacznę od Macieja Sztura. Panie Maćku, jak to się stało, że pan taki młody został od razu mistrzem ceremonii? Na co Maciek powiedział, no jestem obciążony dziedzicznie. Ale powiedział też tak, dlaczego pani redaktor zaczyna od najmłodszego? Proszę zacząć od najstarszego. I tu pokazał na mnie. Proszę Państwa, w 2000 roku ja miałem 35 lat. A pani tego nie zrozumiała, pani redaktorka, i mówi tak, no właśnie, panie Wojtku, nie wiem, czy pan pamięta, w zasadzie przejdźmy na ty, bo przecież byliśmy kiedyś na ty, ja patrzę na nią, ona ma 65. Nie wiem, czy pamiętasz, Wojtuś, jak w 68 roku przeprowadzałam z tobą wywiad w Opolu, dostałeś wtedy Grand Prix za Zielone Wzgórza nad Soliną. Słuchajcie, to jest na żywo, jest taka cisza. A koledzy, no pamiętasz, Wojtuś, pamiętasz? To jest straszne. Teraz ja się z tego śmieję. Wtedy i tak sobie myślisz, nie, to ktoś cię tu w konia robi, mówiąc kolokwialnie. I nie wiem, czy iść tego Wojtka, ale sobie myślę, nie, ona na pewno żartuje, zaraz skończy. Nic podobnego. Leci dalej. Proszę Państwa, Państwo tego nie widzą, bo to radio, ale Wojtek w ogóle się nie zmienił od lat. Wojtuś, czemu zawdzięczamy twoją wspaniałą taką formę? Koledzy, no powiedz, powiedz! Więc ja wymyślam jakieś bzdury, już naprawdę bzdury, że kąpię się w kozim mleku, że stosuję urynoterapię. A ona dalej, nie chce zejść ze mnie. Wojtku, nie było ci w Stanach 25 lat. Czy usłyszymy twoje przeboje? Ja mówię, nie, nie usłyszymy, nie wiedziałem, o co chodzi. Wojtku, tu są twoi fani, twoi widzowie, nie było cię tutaj 25 lat. Czy usłyszymy? Nie! Postanowiłem raz na zawsze zerwać ze śpiewaniem, zająłem się kabaretem. A koledzy, śpiewaj, Wojtuś! Śpiewaj! Przy czym oni, ci moi koledzy, już leżeli na ziemi, a pani Jadzia, bo tak miała na imię ta redaktorka, po prostu brnęła w to dalej i myślała, że ona jest taka dowcipna, że, prawda, że ty, a oni śpiewaj, śpiewaj, ja mówię nie, a ta pani Jadzia, nie, 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 nie. Dobrze, w takim razie dla ciebie, Wojtuś, niespodzianka. I pokazuje w stronę DJ-a, DJ puszcza. Pum, 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 pum. Oczywiście wtedy schodzimy z eteru, wbiega redaktor wydania, mówi Jadzia, przecież to jest Piotr Gąsowski, a nie Wojciech. Jak to, to jest Piotr? I mało się nie skończyło na ojomie. Ale wiecie co, szlachetnie postanowiliśmy już po tym utworze, gdzie się podziały tamte prywatki, nie sprostowywać. Po prostu już dobra, zostałem tym Wojtkiem, żeby nie było wstydu dla radia, dla pani Jadzi i tak dalej. Ale proszę Państwa, kończę już. Życie pisze najlepsze scenariusze. 10 dni później już byliśmy w Polsce i graliśmy imprezę w Olsztynie. Impreza zamknięta dla jakiejś dużej firmy takiej brokerskiej. A jak impreza jest zamknięta, to zazwyczaj bar jest otwarty. Wiecie, o co mi chodzi. Powiedzmy, tam śpiewamy, to na sztercy, i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie wysiada jakaś faza. Nie działają dwa mikrofony, nie działa jedna gitara, jeden klawisz. No więc ja myk i zaczynam lepić. My to mówimy w branży łączyć kaszlem. No żeby nie było przerwy, więc
opowiadam świeżo upieczoną tę właśnie opowieść, którą teraz Państwu snuję. No i opowiadam, to też wam się Państwo śmieją i w końcu dostaję znak, że już, pum, i tak dalej, kończymy, jeszcze tam 4 utwory czy 5 i nieopatrznie zapytałem, co Państwo chcą napisać. No i wchodzi prosto od tego otwartego baru szefowa tej firmy brokerskiej. Znaczy wchodzi, to jest dużo powiedziane, próbuje wejść. No ja jej tam podaję rękę, a pochodzi o mikrofon i mówi tak. Panie Piotrze, ucieszyłem się, zapamiętała. Panie Piotrze, a napis, chcielibyśmy, że pan zaśpiewał coś z repertuaru pańskiego ojca. Nauczyłem się dzisiaj na Państwa w Ciechocinku i ten numer decyduje, dedykuje Mirce i Jurkowi, naszym przyjaciołom ze Stanów, z Polski, których kochamy. Dla Was. Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis Sedaka, Speedy Gonzales oraz Trajana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór bombino, pityny, same przeboje czerwonych gitar. Tak bardzo chciałbym się żyć, gdzie się podziały tamte prypadki. Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały dawne wspomnienia tamtych szalonych, wspaniałych. Na drugim seansie już z nudów ziewa. Tutaj Polanka, Stońsi, Widelsi, Gąsowski śpiewa. Tuż przed maturą kwitły kasztany, żyło się tak jak we śnie. Gdzie te prywatki niezapomniane? Czy jeszcze pamiętasz mnie? Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny? Gdzie tamten świat? Gdzie się podziały dawne wspomnienia tamtych szalonych, wspaniałych lat? Proszę Państwa, solo na gitarze! Magda Czwajda! Starszy o 21 lat, ale wiecie, o co mi chodzi. Mówię to nie dlatego, żeby go wkopać, tylko żebyście zrozumieli anegdotę, którą on mi powiedział na koniec.
bo Wojtek Gąsowski, siedzimy tam gdzieś w Sopocie, w Operze Leśnej, on mówi, słuchaj, mam do twojego ogródka jeszcze jedną opowieść. Przylatuję na Okęcie do Warszawy, biorę taksówkę, wiezie mnie na Żoliborz, taksówka cały czas mi się przygląda we wstecznym lusterku i na koniec odwraca się i mówi, pan Gąsowski, prawda? Na co Wojtek mówi, tak. To jest niesamowite, bo wczoraj wiozłem pańskiego ojca. A Wojtek z całym szacunkiem. Proszę pana, ale mój tatuś nie żyje 14 lat już. Panie, co pan powiada, ten duży, gruby, taki łysy, te programy w Polsacie prowadzi. Wiecie, co, to, o czym to świadczy, że wyglądam na 95. Dziękuję państwu bardzo. A właśnie, słuchajcie, teraz jeszcze zapowiadam i żeby zostać w tym nastroju amerykańskim, bo była o Chicago, bo myśmy w Stanach byli wielokrotnie właśnie z tercetem, czyli kwartetem, zapowiem to po angielsku. No, żeby wprowadzić w atmosferę. Are you ready? Okay, ladies and gentlemen, good evening, ladies and gentlemen, Czechocinek! Are you happy? Are you happy? Are you really happy? Thank you very much, me too! So, now, ladies and gentlemen, This is Miss Kanak Szczeszyński from Poland. Clap your hands, ladies and gentlemen, clap your hands. Kanak, welcome to the stage. Welcome to Czechocinek. Take care and good luck. To miasto ma styl, niezmienny od lat. Nie dla mnie Moskwa, Paryż, Rzym czy Nowy Jork. Tu tylko chcę żyć, tu śpiewać i grać. Czyli dzisiaj to była piosenka o Ciechocinku, prawda? A teraz dwóch facetów w kapeluszach, w okularach. Gdzie oni są? Na Krecie, dopiero jutro. Na Krecie. Proszę bardzo. I już wiecie, o kogo chodzi. Ale jakieś brawka dostaniemy, co?
Nie zasłużyliśmy. Jednego nawalonego, słuchajcie. To stracony wieczór. Ani jednej bójki, również stracony wieczór. Byłem w miejscowości Malaga. Duże miasto, proszę Państwa. Kibiców mnóstwo. I nawet jak ci Angole wychodzili, tacy smutni, nawaleni, tacy, wiecie, drugi finał z rzędu, trzeci finał z rzędu przegrany, to ci Hiszpanii ich pocieszali. To było wzruszające. Coś wspaniałego. I my lubimy bardzo
te klimaty hiszpańskie. Hiszpanie zresztą stwierdzi, kto się interesuje piłką nożną, wie, że Hiszpania zdecydowanie grała najlepiej na tych mistrzostwach. Hiszpania i Polska. Słuchajcie, a trochę patriotyzmu. Ja sobie tak pomyślałem, gdyby... No, znowu wrócił, słuchajcie, naprawdę to jest piłkarski żart. On był używany 10 lat temu i teraz wiecie, jaki jest najkrótszy piłkarski żart. Polska gola. Mam nadzieję, że to przestanie być żartem i zacznie się nowa era w naszej piłce. Ale póki co, zapraszamy Was do Hiszpanii i w tej Hiszpanii, o tej Hiszpanii zaśpiewamy za chwilę Wam. Ale kto ma zapowiedzieć? Jedyna osoba, która po hiszpańsku mówi z naszej grupy. A jest to niewątpliwie Hanna Krzeszyńska! Señoras y señores, el vino y las mujeres están lo que gusta, pero la canción es la mejor. Y ahora, dos amigos de Polonia, ganadores del primer premio en el festival celebrado en Wrocław, Roberto Rosmus y Pedro González. ¡Hola! ¡Hola, muchachos! ¡Vamos a bailar, vamos a cantar! ¡Borriquito como tú! ¡Borriquito como tú! ¡Borriquito como tú!
samochodów, z motorów. To było coś nieprawdopodobnego. Możecie to zobaczyć na moim Instagramie w razie co. Naprawdę, byłem tam, cieszyłem się i że na dodatek, że śpiewamy tę samą piosenkę. Raz, dwa, trzy! Wystąpi gwiazda wielu festiwali. Festiwalu w San Remo, San Sebastian, San Antonio, San Oku, San Domierzu, Francisco, San Escobar, Sandał. Gwiazda przyzwyczajona jest do aplauzu. Przećwiczymy ten aplauz. Słuchajcie, pojawia się gwiazda i wy! Dziewczyny! Jeśli któraś z pań marzyła o tym, żeby rzucić... Ale o czym pani marzyła? A właśnie. O mnie? O pan... No. Pedro! Ale jeśli któraś z pań marzyła o tym, żeby rzucić biustonoszem na scenę, można to zrobić. Hania, daj przykład. Ja bym dała przykład, ale mam za ciasną sukienkę. Nie mogę. Aha. Ale można to zrobić. Jakąś częścią garderoby rzucić na scenę. Proszę państwa. Panowie też. Też mogę. Normalnie gwiazda nazywa się... Robert Rosmus. Skromnie na co dzień. Ale dzisiaj... Nazwał się... Roberto Rossellini! Yeah.
przyjął jak swój. Grać się mylę, dziękuję. Roberto Rossellini! Dziękuję was. Grać się mylę. A teraz wiązanka największych włoskich przebojów. Robert Rozmus, Hania Szczeszyńska. Jan Rosowski! Amore, amore mio.
widzą bardzo wesoły, prawda, koncert, ale w każdym wesołym koncercie musi być też fragment liryczny. Nie wyobrażam sobie, żeby ten fragment liryczny nie nastąpił pod wpływem sztuki i śpiewu Hani Śleszyńskiej. Przyjmijcie ją wielkimi brawami. Zaśpiewa teraz piosenkę o pięknym portowym mieście Portofino. Piosenkę, którą dedykuję wszystkim zakochanym. Wszystkim zakochanym, którzy tutaj są albo będą już za chwilę. I życzę, żebyśmy wszyscy mogli pojechać do tego pięknego miasteczka. Instrument. Tak. Proszę, odważnie Wojtek. I proszę, dla ułatwienia, wszystkie klawisze są jednego koloru. Jak nazywa się ten instrument? Ale mały. Oprócz wujara. On ma swoją nazwę fachową, ale my nazywamy go pieszczotliwie alkomat. Wojtek lubi grać na alkomacie. I będą Państwo mieli okazję z tym alkomatem zaśpiewać. A jaka to melodia? Uwaga. Mój piękny panie, raz zobaczony w technikolorze, pisze do pana ostatnio. Życie jest...
powiadam refren. Już mi niosą suknię z welonem i... Już cyganie czekają z muzyką. W środku jest najcieplej, fajnie. Czy ktoś z Państwa pamięta taką dobranockę? Uwaga. Na dobranoc Pańska musi być.
Hey!